Cześć! W poprzedniej prezentacji mówiliśmy sobie o wpływie kawy na Twoje zdolności umysłowe. Okazało się, że gdy jesteś niedospany i nosisz w sobie dług senny, to kofeina działa cudem i naprawdę podnosi na nogi nasz mózg, zwiększając cały wachlarz naszych zdolności umysłowych. Jednak w normalnych warunkach, gdy Twój umysł nie jest przytłoczony niedospaniem, efekt kofeiny jest już dużo słabszy i poprawia ona wtedy tylko Twój refleks i ułatwia utrzymywanie uwagi na monotonnych zajęciach. Raczej wtedy nie wykazuje właściwości zwiększania Twoich zdolności zapamiętywania, tak jak to było w przypadku jej stosowania, gdy właśnie jesteśmy niedospani. Jednak jak pokazało to dosyć świeże badanie, naukowcom ostatecznie udało się odkryć, jak wykorzystać kofeinę, żeby zwiększyć naszą zdolność do zapamiętywania informacji, niezależnie od tego, czy akurat jesteś niedospany, czy funkcjonujesz w pełni sił. Na czym polega cały sekret? W tym badaniu uczestnikom pokazano najpierw do zapamiętania serię różnych obrazów. Następnie części z nich od razu po tym, jak starali się je zapamiętać, dano pigułki zawierające 200 mg kofeiny. To odpowiednik jednej takiej bardzo silnej filiżanki kawy. A innym uczestnikom pigułki placebo. I dopiero następnego dnia sprawdzono, jak sobie radzą z przypominaniem sobie zapamiętanych obrazów. Tych, które starali się zapamiętać. W tym celu pokazywano im różne grafiki, tak, obrazy, takie same jak te, których się uczyli z poprzedniego dnia, bardzo podobne do nich i zupełnie inne. Wszystkie oczywiście wymieszane razem i uczestnicy mieli wskazywać tylko te, które ich zdaniem widywali wczoraj. Okazało się, że uczestnicy, którzy od razu po sesji nauki, dnia poprzedniego, spożyli kofeinę, następnego dnia potrafili wyraźnie lepiej niż grupa placebo wskazywać te obrazy, które starali się zapamiętać. Wyszło więc ostatecznie na to, że kofeina sama w sobie jakby nie polepsza Twojej zdolności do bieżącego zapamiętywania czy przypominania sobie informacji. Tylko to, co najprawdopodobniej robi, to zwiększa stopień konsolidacji Twoich wspomnień podczas snu. Czyli spożyta od razu po sesji nauki nie sprawia, że będziesz pamiętał więcej w tym samym dniu, tylko po tym, jak się wyśpisz następnego dnia. To następnego dnia Twoja pamięć materiału, którego się uczyłeś przed jej spożyciem, będzie lepsza niż gdybyś nie spożył wtedy kofeiny. Czyli ostatecznie tak, kofeina może polepszać Twoją pamięć, ale robi to w zupełnie inny sposób niż wcześniej sądzono i testowano. Gdy spożyjesz na przykład kawę czy herbatę od razu po nauce, to zawarta w nich kofeina poprawi Twoje zapamiętania tych informacji, ale na następny dzień, bo sprawi, że podczas snu Twój umysł po prostu lepiej uporządkuje ich wspomnienia. Czyli podsumowując. Jeśli spożywasz kawę czy herbatę bez długu sennego i nie masz w danej chwili jakichś dużych problemów ze skupieniem, także, no nie wiem, potrzebujesz kofeiny, żeby się w ogóle obudzić, to warto, żebyś przed jej wypiciem trochę się najpierw pouczył. I nie rzeczy, których potrzebujesz na już, na za chwilę, na teraz, tylko takich, które chcesz zapamiętać po prostu na dłużej. Czyli na przykład słówek z języka, który chcesz opanować, materiałów do pracy, do szkoły, do firmy, do Twoich pasji, zainteresowań, osobistego doskonalenia, uczelni i tak dalej. Tylko ważne jest, żebyś kawę czy herbatę wypił od razu po nauce. Wtedy tak samo jak uczestnicy w tamtym badaniu wykorzystasz polepszający zapamiętywanie efekt kofeiny i następnego dnia będziesz pamiętał te informacje lepiej niż gdybyś nie wzmocnił w ten sposób tą kawą czy herbatą. A tutaj jeszcze jedna rzecz. Sprawdzono, czy zwiększenie dawki kofeiny do 300 mg, czyli o połowę w stosunku do dawki z pierwszego eksperymentu, jeszcze bardziej polepszy stopień konsolidacji pamięci następnego dnia. Okazało się, że nie. Zwiększanie dawki kofeiny nie wiąże się w takim wypadku z żadnym dodatkowym wpływem na większe utrwalenie wspomnień podczas wieczornego snu, więc tak naprawdę nie warto z tym jakoś eksperymentować, bo w wypadku akurat tego mechanizmu wypicie na przykład dwóch mocnych kaw w sesji nauki da Ci taki sam efekt jak jednej kawy. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta informacja i włączysz ją do swojego arsenału narzędzi do zwiększania potencjału swojego umysłu. W kolejnej prezentacji przyjrzymy się jeszcze bliżej kawie i dowiemy się, co prawdopodobnie powoduje mieszane efekty zdrowotne, jakie ona daje i czy da się coś zrobić z tym, żeby zminimalizować te negatywne, a czerpać pełnymi garściami z tych pozytywnych. A w międzyczasie, gdybyś był zainteresowany, to przygotowuję małą paczkę trzech prezentacji pokazujących naukowo potwierdzone sposoby, w jakie można szybko i prosto dodatkowo zwiększać swoje zdolności umysłowe przez na przykład odpowiednią suplementację. Gdyby Cię to interesowało, to paczkę tych prezentacji będzie można zgarnąć pod adresem www.kodyumysłu.pl/3prezentacje. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć!